Tajemnica pierwsza. Obrzezanie Pana Jezusa. Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica druga. Krwawy pot Pana Jezusa. Ojcze, Przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie tę okrutną mękę serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę krwi z krwawego potu, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększanie miłości do Boga i do bliźnich naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia. Biczowanie Pana Jezusa. Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące ran okrutnej boleści i drogocenną krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica czwarta. Cierniem koronowanie Pana Jezusa. Ojcze, Przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi ofiaruję Tobie rany, boleści i drogocenną krew Pana Jezusa z koronowania cierniem. Na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica piąta. Dźwiganie krzyża. Ojcze, przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa niepokalane serce Maryi, Ofiaruję Tobie tę okrutną mękę drogi krzyżowej i przelaną tam drogocenną krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim świętym postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej miłości do Krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica szósta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ojcze przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie Twojego boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego święte rany na rękach, nogach i boku, Jego drogocenną krew, która wylała się za nas, Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się świętych ran Jego we wszystkich mszach świętych na ziemi na pokutę za skaleczenie świętych, zakonnych, ślubowań i reguł, na zadość uczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica siódma: Otworzenie świętego boku Pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, racz przyjąć otworzenie świętego boku i serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę drogocenną, najświętszą krew i wodę, która została przelana z rany boku i boskiego serca Pana Jezusa. I racz nam być łaskawym i miłosiernym. O przenajświętsza krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O przenajświętsza wodo z najświętszego boku i serca pana naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od karza grzechy, i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyścowy. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze, według świętej sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według wielkiego miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na krzyżu za nas, zanurz w swoim najświętszym konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez najświętszą agonię Twoją. Uwielbiam Cię, Ojcze, przez miłosierdzie Syna Twojego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.